Dobry wieczór. Nagrywam streszczenie naszego dzisiejszego spotkania. Muszę od razu powiedzieć, że jestem bardzo dumny z Was, bo po raz pierwszy zdarzyło się, że rozwiązywaliście Wy zadania przy tablicy. I myślę, że na przyszły tydzień zaproponuję 3 zadania, może tego podobnego typu. I umówimy się, że nie powiem ani słowa. Sami będziecie musieli dojść, jak to rozgryźć. No więc pomijając zadanie, które powtórzyliśmy tak sobie dla rozgrzewki z zeszłego spotkania, to na dzisiaj rozwiązywaliśmy 3 takie zadania. Pierwsze z nich jest takie: Marek ma 3 lata, a jego tata ma 27 lat. Za ile lat tata będzie 3 razy starszy od Marka? No i jakby to narysować, jakby to sobie narysować, ja się zmniejszę, żeby nie zajmować tutaj miejsca. Tak? No to teraz sytuacja jest taka: tata ma 27 lat, a Marek 3 lata. No i to, co się za rok, tata będzie miał 28 lat, a Marek 4, ale to, co się nie zmieni, to różnica wieku między nimi. 27 minus 3 to jest 24 lata, za rok to będzie 28 minus 4 i to też są 24 lata. I tak dalej, zawsze tak będzie, więc kiedy Marek będzie miał, czy to kiedy tata będzie miał 3 razy więcej lat niż Marek, tutaj żeśmy sobie to narysowali, no to różnica wieku między nimi też będzie wynosiła 24 lata. To znaczy, że skoro Marek to jest ta jedna cegiełka, czy jeden prostokąt, a tata to są 3 takie prostokąty, no to te dwa prostokąty odpowiadają różnicy, czyli 24 latom. Innymi słowy, każdy z tych prostokątów to jest 12 lat. Tak, możemy to sobie zaraz tutaj wpisać. 12 lat. Oj. I no, naszymi cudownymi metodami to rozmnożyć. Tak. No, czyli teraz Marek będzie miał, tata będzie 3 razy starszy od Marka, no i teraz Marek ma 3 lata, a 12 lat będzie miał za lat 9, tak? Czyli za 9 lat tata będzie 3 razy starszy od Marka. No to było pierwsze zadanie. Drugie zadanie wyglądało tak. Na początku szkolnej dyskoteki na sali było tyle samo chłopców, co dziewcząt. W pewnym momencie 12 chłopców poszło odpocząć, a na salę weszło jeszcze 8 dziewcząt. I w tym momencie dziewcząt było 3 razy więcej niż chłopców. Ile chłopców było na sali na początku? No, zwróćcie uwagę, że... Dobrze, możemy to sobie narysować. Możemy to sobie narysować i zobaczyć, jak byśmy to mogli przedstawić. No, powiedzmy, że narysujemy, co było na początku. Narysujemy, co było na początku. Na początku chłopcy i dziewczęta było tyle samo chłopaków, co dziewcząt. No, a teraz liczba chłopców zmniejszyła się o 12 chłopaków, a liczba dziewcząt wzrosła o 8 dziewczyn. Czyli kiedy na początku było tyle samo chłopców, co dziewcząt, no to teraz dziewcząt jest więcej od chłopców o ile osób? No, o 8 wzrosła liczba dziewcząt i o 12 zmniejszyła się liczba chłopców, czyli 8 plus 12, czyli 20. No jeżeli teraz narysujemy tę sytuację, w której jest 3 razy więcej dziewcząt niż chłopców, to znaczy jedną część liczba chłopców teraz oznaczymy jako jedną część, no to liczba dziewcząt to są 3 części, tak? A zarazem dziewcząt jest o 20 osób więcej niż chłopców. Jeszcze raz mówię, na początku było tyle samo, 12 chłopców odeszło, a 8 dziewcząt przybyło. Czyli razem
Różnica teraz wynosi 20 osób. Jeśli różnica wynosi 20 osób i to są dwie części różnicy, to każda z tych części to jest 10 osób, tak? 10, 10 i 10. No i możemy się zapytać, ile w takim razie było chłopaków na początku. No, chłopaków na początku było tylu, ile jest na końcu, plus 12, tak? Czyli chłopaków na początku było 22. No i możemy to też policzyć od drugiej strony, bo teraz dziewcząt jest 30, ale doszło 8, czyli na początku było 30 minus 8, czyli dziewcząt też były 22 dziewczyny. I zadanie mamy rozwiązane. No dobrze, to trzecie zadanie z tej serii o kulkach. Takie sobie dość podobne. Zosia i Krzysiek zbierają szklane kulki. Zosia miała o 20 kulek więcej od Krzyśka na początku, a Krzysiek fajtłapa zgubił 10 kulek. No i teraz Zosia ma 3 razy więcej kulek od Krzyśka. Ile kulek ma Zosia? No i po pierwsze, liczba kulek, które miała Zosia, się nie zmieniła. To tylko Krzysiek tracił kulki, tak? Teraz Zosia ma 3 razy więcej kulek od Krzyśka. No, ale na początku to było tak, że Zosia miała o 20 kulek więcej od Krzyśka. Czyli na początku Krzysiek miał tak, no tyle, ile ma w tej chwili, 10 kulek, które zgubił i jeszcze 20 kulek, o które więcej miała Zosia na samym początku. Innymi słowy, ponieważ liczba kulek Zosi się nie zmieniła i oznaczamy ją przez te trzy części, no to widać z tego rysunku, że te trzy dziesiątki muszą oznaczać dwie części, tak? Trzy dziesiątki muszą oznaczać dwie części, a zatem jedna dziesiątka to jest 15, tak? No i w takim razie Zosia ma 15 plus 15 plus 15 to jest 45 kulek. Na początku Krzysiek miał 45 kulek minus 20 kulek, czyli 25 kulek. Zgubił 10, no i zostało mu 15. Czyli teraz tutaj Krzysiek ma 15 kulek, a Zosia ma 3 razy 15. Chodź. Dobrze, tak to zrobimy. 3 razy 15. Czyli 45. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli te trzy zadania i że za tydzień rzeczywiście wszyscy będziemy gotowi do tego, żeby powierzyć rozwiązywanie zadań w 100% Wam, bez mojego udziału. Do zobaczenia.